Z grani w Chili Z. Drodzy Państwo, film o w, czyli Z, dziś także i serialowo rozmawiamy o jednym z najciekawszych polskich seriali ostatnich dni. Jesteśmy świeżo po premierze Warszawianki i dwie bardzo ważne postacie kobiece, które pojawiają się w tym filmie, w tym serialu u boku głównego bohatera, czułego, którego gra Borys Szyc, to nasze dzisiejsze gościnie, pani Ilona Ostrowska. Dzień dobry. Ilona Ostrowska, dzień dobry. Tak. Już to ustaliliśmy na <laughs> początku. I Maja Pankiewicz. dzień dobry. Hej. Tak, to jest radio, proszę Państwa, chociaż trochę nas widać. Tak, i jesteśmy zupełnie na Cileucie, więc nie będziemy sobie tutaj panować ani paniować. Bardzo się cieszę, że znalazłyście czas dla słuchaczek i słuchaczy czyli I pomyślałem sobie, że biorąc pod uwagę, że głównym bohaterem serialu Warszawianka jest Bon Vivant, facet, który w dniu 40 swoich urodzin no, mierzy się z czasem i przestrzenią i potem różne rzeczy się dzieją. Mm -mm. E, chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś, co można porównać do takiej psychologicznej interwencji. Jakby tutaj czuły e, był razem z nami. Ten błąd, ten, ten e, e, swobodny, swobodny m, ptak. E, co jak, jako wasze postacie, jako Matylda, jego była partnerka i Elka, jego najlepsza przyjaciółka, co można byłoby mu powiedzieć tak na backstageu tych urodzin, kiedy. E, no, Ogarnij się. Ogarnij się, a ja, a ja nie, a ja bym powiedziała mu, że idź w, swoją drogą, bądź wolny jaki jesteś, tak wybrałeś, tak żyj. Ja, ja powiem wam szczerze, że e, nie zgadzam się z niektórymi recenzjami tego serialu, które mówią o tym, że kobiety są w tym serialu tłem. E, nie zgadzam się dlatego... Powiedział. tak powiedział? A, nie będę tutaj Nieważne. robił złego, złego publicity konkurencji, moi drodzy, moje moi drogie, nie, e, nie natomiast... E, Kobiety są tak naprawdę osią tej historii, a wasze dwie postacie szczególnie, tym bardziej, że ja byłem zaskoczony, bo jest taki archetyp byłej ex, byłej żony, byłej partnerki w popkulturze, w filmach, serialach, że jest to postać, która bardzo często nie da się lubić. Tu ona jest pokazana zupełnie inaczej jako postać, z którą można się dogadać. Tak, yy, y, 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 y spotykam takie, takie rodziny, takie związki paczkorkowe, które y, stanowią y, ze swoimi kolejnymi pa partnerami naprawdę świetne, y, y, mają świetne, świetny kontakt, y, świetne wakacje, y, święta, y, potrafią się dogadać i mają super relacje. I to, y, to, była, y to też jest taka Matylda Matylda, która tak naprawdę do końca życia będzie z czułem, y, miała go w sercu. Ze względu na to, co przeżyli, i też ze względu na to, że, że mają swoją córkę Ninę. To jest. Ja, ja, ja jestem raczej z, z tych kobiet, właśnie takich, które um, nie trują sobie życia przeszłością, tylko idą do przodu. No i też to widać w tej relacji i Mateldy, i Czułego. Natomiast jeśli chodzi o Elkę i Czułego, to bardzo podoba mi się e, jedno ze stwierdzeń, które pada w jednym z początkowych odcinków, kiedy mówisz mu: e, e, zachowujesz, się jakbyś miał 18 lat, nie zachowujesz, jakbyś miał e, 12. Tak naprawdę, chyba gdyby ciebie nie było w tej historii, e, to tam byłoby ostre hamowanie twarzą tego bohatera w różnych sytuacjach. No tak, ta Ela faktycznie go zbiera po prostu, wiesz, z, z tych trudnych momentów i, i składa go do kupy i jest przy nim. Ehm, ja czuję, że ta relacja jest jakaś taka super szczera między nimi, ehm, oparta na zaufaniu, wiesz, jakimś takim właśnie wzajemnym wspieraniu. Oczywiście wiadomo, że jest to wszystko wokół czułego. My jesteśmy też jakby w czułego, wszystkie e, wszyscy się w niego angażujemy, więc jakby w pewnym sensie ta relacja jest hierarchiczna, to znaczy, że jakby on jest naszym centrum, a my jesteśmy satelitami gdzieś wokół. Natomiast ja czuję, że ta, że ta Elam jakby ma jakiś taki rodzaj szczerego zaangażowania w niego i nie takiego martyrologicznego poświęcania się, jakby, bo tam jest taka scena, że ja mu sprzątam w mieszkaniu, ja miałam straszny opór z tym jakby wewnętrzny. A to było fajne. E, to było no fajne, właśnie, bo to no, właśnie polega na przyjaźni. Ale no to jest właśnie, to scena, jest bo ty sprzątasz, wiesz, że... zmywasz mu podłogę, i my też wprost... niego okrzaniasz. No totalnie, tak. Ale że to jest właśnie jedyna jest osoba w życiu kumpelskie. Elki, której ona, której ona, by posprzątała w mieszkaniu, nie? ja myślę, że że to jest taka super partnerska relacja, ale gdzieś tak czułam i to jest taki mój insight, nie, że jakby nie gadaliśmy o tym. Tylko ja czułam, że mimo wszystko że ta Ela jest bardziej w niego zaangażowana emocjonalnie niż, niż on w nią. I myślę, że ona gdzieś jakby przez te swoje krótkotrwałe relacje z facetami, jaką, jakąś taką. bo ona jest spełniona zawodowo na maksa, ale jest jakaś pustka w niej, która i tę pustkę właśnie czuły wypełnia. To znaczy ten rodzaj bliskości, ten rodzaj czułości wzajemnej, takiej, takiej intymności międzyludzkiej. I ona się w tym jakoś tak super spełnia. Ja sobie pomyślałem, że scena na Wernisarzu, kiedy ty go ratujesz od dosyć krępującej <laughs> sytuacji z ojcem, którego gra pan Jerzy Skolimowski, tak. jest, jest takim potwierdzeniem takiego trochę siostrzeństwa Elki w stosunku do, do Czułego. Natomiast ty, jako, jako jego filmowa była i, i matka jego filmowej Turki, zresztą też świetna rola młodej, tak, bo, tak, bo tak. nie tak. często się zdarza w polskich produkcjach, żeby dzieciaki i tak fajnie czuły klimat opowieści. Ale i tak coraz się, częściej. I tak się częściej. wpasowywały w całą tę sytuację. Natomiast właśnie, ty mu też nie matkujesz, tak? Ty, ty mówisz mu twarde, jasne rzeczy, szczególnie a propos rodzicielstwa. Do, ha, no, my, myślę, myślę o tym, żeby ta dziewczynka mała no. miała fajną relację, no bo w, w, w ojcu jest... No, w, Połowa sukcesu to nie, ale w, no, większa nawet część kobiecości potem w dorosłym życiu. Mm. I, I to jest bardzo mądre, bo często kobiety po rozstaniu i, i są złymi i dobrymi policjantami, a ona właśnie widzi tę przestrzeń i też widzi, że w jakimś stopniu go to też uratuje. Też mm. go uratuje taki, tak, takie zumowanie na tą ninę. Mm. E, więc to jest takie podprogowe też jego ratowanie. I to jest super, ale, ale i, i, i właściwie aż i tyle. Mm -hmm. Ja się zastanawiam, bo patrząc na to, jak pisze Jakub Żulczyk tak, i pamiętając różne jego teksty i powieści i scenariuszowe rzeczy, to kiedy pojawiła się informacja, że taki serial powstanie potem zwiastun, to wszyscy się zastanawiali, Kurczę, czy będzie mocno, jest mocno momentami. Zlegnąć od światłem na przykład. Nie? Ale jest to taki zupełnie inny klimat. Ja zobaczyłam bardzo dużo jasnych stron w tym scenariuszu. E, jaka była wasza pierwsza reakcja, kiedy dostałyście e, do przeczytania te propozycje? Ja to sobie w ogóle tak jakoś e, super się na to ucieszyłam, bo to, to taki pier, taka, taka, taki bohater wolny, taki motyl, taki. Mm, tak naprawdę taka. E, Taka, taka próba, wolno, właściwie nie próba, on był wolny, on jest do granic możliwości wolny. I o tym jest ten serial, o tym, żeby się, żeby jakby spróbować chrzanić rzeczywistość, nie wiem mówić to, co się myśli, robić to, co się myśli, co inni powiedzą, jakby spełniać swoje marzenia, uciekać od ograniczeń, to jest, no, to jest właśnie czuły. Bardzo wrażliwy człowiek, który sobie no już w, w tym właśnie powiedzmy dojrzalszym wieku, mm -hmm, czyli 40 mm -hmm. lat, nie radzi, a może sobie świetnie radzi, nie wiem. Ja myślę, że do pewnego stopnia to jest takie pokazanie, że ta 40 to taka nowa dwudziestka. <g> tak trochę historii. żyjemy, tak, trochę żyjemy, absolutnie. Ja, ja, ja na przykład też jakby świat mi pomaga w tym. Mhm. W tym, w tym że, że ja idę do przodu, że ja myślę inaczej, że ja y, mnie, y, jakby y, y, pewne sprawy nie ograniczają, które ograniczały moje, mo, moje, mo, moją mamę, moją babcię. I tak. y, y, to, jest, to jest super, bo kurczę, mamy to jedno życie, nie? Tak, I... ale tam wiele postaci, także i wasze, y, po prostu mówią odpuść albo weź się w graście, ale też nie wyprywaj sobie żył. Tak, to jest w tej historii fajne. Mhm. Natomiast, jeszcze jedna rzecz a propos takiego odbioru tego serialu w ogóle jako, jako e, też fajnej rzeczy dla oka i dla ucha. Bo po pierwsze, e, jesteśmy w radiach, więc muszę powiedzieć więcej. Chcę powiedzieć, że on jest świetnie udźwiękowiony. Słychać, co mówią w polskiej produkcji. Duża, duża jest to zaleta. Natomiast, już tak zupełnie na poważnie. Mieliśmy trochę czasu przez tą pandemię. E, <laughs> pięknie jest e, sfilmowana e, ta historia. E, pięknie są też pokazani aktorzy, aktorki. A jak Wam się nosiło ciuchy? Bo też to jest fajne pokazanie takiej miejskiej kultury, takiego e, fajnego też przekroju przez różne oblicza mody. To, że to jesteśmy tutaj, to, że. Są te postaci wyraziste. To bardzo duża zasługa właśnie i dźwięku, mm -hmm. i obrazu, mm -hmm. i kostiumów. Mm -hmm. Mówię o obrazach Uziego, mm -hmm. bardzo zdolnego operatora. Wszyscy pracowali na nas, pracowaliśmy wspólnie. To było naprawdę bardzo świetne spotkanie, można powiedzieć rodzinne. E, i, no i bardzo takie wnikliwe wczytanie się e, i, i jakby zrozumienie tych postaci. W związku z tym, no ja miałam taki, e, ta, taki, takie rzeczy bardzo luźne, właśnie byłam taką. Z... Matyda jest zwiewna. Zwiewna, właśnie, strasznie, e, strasznie mi się to podobało i tak ją sobie wyobrażałam, że to jest taki trochę. Gdzieś w przeszłości też taki człowiek motyl, mhm. ale jakby ta, ta odpowiedzialność za to, że ta rodzina powstała i... i Ona się i po prostu bardziej ogarnęła. Tak, no jakby i Nina też i taki instynkt macierzyński i w ogóle taki kręgosłup, żeby wychować to dziecko i spadł na mnie. Ale też na pewno to był... My byliśmy kiedyś bardzo fajnie i ba mhm. szczęśliwie, bardzo blisko, tylko że no on, on został w tym, a ja poszłam gdzie indziej, inną drogą, ale te ciuchy mi bardzo na pewno pomogły i, i to jest ogromna zasługa nasza wspólna. Ty, kiedy pojawiasz się na wernisarzu w swoim kostiumie i w tym takim mrocznym make-upie, trochę przypominasz wręcz postać z Blade Runera. <grym> e, bo... <grym> Ilona <grym> mówiła o tym, że pracuje się jak w rodzinie na planie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale ja się zastanawiam, czy na przykład są takie momenty, takie e, wybory właśnie na przykład a propos waszego ampluła na planie, kiedy przechodzi reżyser, przechodzi kostiumograf i mówi, słuchajcie, no jest taki pomysł, nie wiem, czy Wam się spodoba, bo musimy zrobić takie i takie rzeczy. Jak to jest? Czy to jest, e, na przykład, nie wiem, w kwestii zmiany fryzury, czy, czy make-upu? E, czy jest e, jakaś e, doza i przestrzeń dla Was do negocjacji, czy, hmm. czy trzeba ulec? E, ja, jak zostałam. Ja dość późno dołączyłam w ogóle do projektu. Mm -hmm. e, I pamiętam, że jedną właśnie z pierwszych informacji, które dostałam, to było: maja będzie metamorfoza. Mm -hmm. I dostałam e, referencje e, Autorem tej metamorfozy w ogóle jest Kacper Raczkowski, czyli wybitny, absolutnie fryzjer, który właściwie można powiedzieć, tą fryzurą czy tym emploi po prostu tę postać wymyślił. Mhm. I, I dla mnie to był ogromny szok. Właśnie, z, z, z tak jak mówiłam wcześniej, z blond włosów do pasa, ścięcie i pofarbowanie na czarno, to był po prostu szok życia dla mnie. Mhm. Ale dzięki temu. Mhm. Ale dzięki temu ja popatrzyłam w lustro, ja po prostu, wiesz, zobaczyłam inną osobę. To jest, nies no, to jest niesamowite. Um, no i potem jakby doszło, doszły ciuchy, które tę te Elkę też budują, jakby budują historię o niej, jakby całe, całe backstory. E, I przy tych wszystkich przymiarkach zawsze obecna była Iza Łopuch, która dopieszczała to jest też, tak, znaczy absolutnie zajebista kostiumografka też oczywiście z nami była. Natomiast Iza dopieszczała też każdy element kostiumu um, Miała jakby taki swój udział, w tym też była bardzo zaangażowana jakby w. w... Bo wiecie, chodzi o to. Ale czy właśnie no. tylko, bo zadałeś pytanie, czy my mamy przestrzeń do rozmowy, no. bo mhm. też przychodzimy po przeczytaniu scenariusza i mamy mamy multum pomysłów, mamy jest głowa po prostu pełna pełna różnych inspiracji. dróg, mhm. inspiracji absolutnie. I, I najcudowniej jest, jak jest, jest dialog potem z twórcami i resztą twórców. I ten dialog był. Tak, 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 bo no, chociaż mi się już nie zdarza, żeby nie móc e, przeforsować jakiegoś swojego mm. pomysłu mm. i to, to już się nie zdarza, chyba właściwie mi się w życiu nie zdarzyło. No to, dobrze. Żeby, to dobrze. To dobrze, bardzo dobrze, <laughs> dlatego że jest taki obopólny szacunek. Dokładnie. Po Natomiast, Do e tworzenia. Trzymając się jeszcze na chwilkę wizualiów, bo w, ja dlatego zwróciłem na to uwagę, że bywają produkcje, i to nie tylko mówię, mówię o polskich, ale też o zagranicznych, że mamy całkiem fajną opowieść, nieźle sfilmowaną, ale patrzysz na te postacie, które są jakby tak trochę. Przez kosztiny doklejone do tej całej układanki. A tu jest taka fajna spójność, właśnie. Uprzydziłaś moje pytanie, że ktoś nad tym czuwał, że ktoś patrzył na to jako na taki jeden obrazek, na taką układankę. A w tej układance w środku mamy tego wiecznego Piotrusia Pana. Ja się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach jeszcze taki typ, Piotruś Pan, dorosły, który gdzieś jeszcze właśnie jest dokorzeniony w tych studenckich czasach, mimo że właśnie 40 na liczniku. Czy jest, czy jest w ogóle po co ratować takich facetów? Bo wy ich tak trochę ratujecie w tym, w tym serialu. I nie mówię tylko o czułym, tak, ale także o tych, którzy będą to oglądać. Nie z sobie powie, o, to ja. Nawet wczoraj. No, no i to jest świetne. I, niech, I i dajmy im żyć, i niech idą swoją drogą, i, i, i przypuszczam, że każdy. W w odpowiednim momencie swojego życia, albo coś, coś sobie przypomni z takiego życia, albo na przykład powie: Kurczę, jestem już gdzie indziej. Fajnie by było. Y jakby dodaje może odwagi. To są, tak na dobrą sprawę, piękni, wolni ludzie. Y no tylko, ale wiesz, rozmowach czasem jest tak, że i ty, i ty mówicie mu de facto taką myśl, że jedziesz na czołówkę z rzeczywistością, nie? Kiedy wypuścić klapy? Ja mam na przykład poczucie, że to, że to mniej już jest opowieść o moim pokoleniu. Że to jest jakby. Jest to opowieść o wolności, jakby zgoda, jasne. Natomiast to już nie jest historia mojego pokolenia, tylko mam wrażenie, że jest to historia pokolenia Jacka, Borysa. Jakuba, A Kuby, Jakuba, Kuby, Kuby tak. e... przede wszystkim. W momencie, kiedy czuły ze swoim przyjacielem Piotrem, Polakiem, idą z jego córkami zapatrzonymi w smartfony. Tak, to też jest, jest obraz, dialog, tak, bardzo tak, e, tak. I one mówią o bumerach. Ja sobie właśnie pomyślałem. I dersi nie wiecie, on, on, co, tak, o co chodzi. Tak, tak. Tam są filmy w kinie o, o, o studyjnym kinie w Warszawie opowiadają, w którym który, filmy ze średniowiecza, tak? jakoś tak. Więc Ale to, to, też to też jest ich jakaś wolność, tak, nie? też jest tak. to, to są wybory. Ale daj im kasę, żeby zobaczyły te filmy, żeby je poznały, więc jakieś tam światełko jest w tym tunelu. E, natomiast ja myślę sobie tak, że zaczęliśmy trochę od takiej interwencji psychologicznej a propos czułego, To teraz weźmy z niego coś dobrego. Jak, jakieś dwie rzeczy, które wy, jako kobiety, tak, nie, nie tylko jako postacie serialowe, ale kobiety, wynio wyniosłybyście z jego postaci dla faceta, który powinien gdzieś się w sobie mieć, żeby właśnie móc zbudować jakąś relację, albo po prostu ogarnąć się. To, to że on właśnie, pat patrząc Matyldą, Mhm. Patrząc Matyldą. M Matyldą, Dobrze, Zacznijmy to... od Matyldy. O, zacznijmy od Matyldy i może skończmy. Dobra, dobra. Resztę sobie państwo przeczytają i przesłuchają między wierszami. To to, że faktycznie reagował, że miał taką przestrzeń i nie był takim wielkim egoistą do, do granic możliwości, że faktycznie na tą córkę był wrażliwy. I, i poświęcał jej czas i ten cały, ta, ta cała świetna sekwencja z iPadem. Oj tak, oj no to tak. I kupował, żeby tylko dzieci powiedziały, że masz świetnego tatę i masz najlepszego iPada w, ca w całej szkole. Tak, tak. To jest super zadbanie i jakby odnalezienie się. No plus my, ja, ja uwielbiam to, to jego... Te, no i dialog to, mały, jak mówi, że kocham cię nie tylko z iPada. Oczywiście, no to tak, to jest typowe. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to chyba ta, ta czułość mnie taka, jego mhm. najbardziej, yy, i to co ma w głowie, ten narrator właściwie, ja tak. to lubię bardzo, bardzo. To jest trochę jak u Chandlera w tej opowieści, tak. ale yy, tam nie jest kwestia taka, że właśnie jak u Chandlera, że słyszymy, że było mokro, yy, niefajnie i tak się też czułem, tylko że, że on tak trochę krzepi z tego ofu. W tej, w tej opowieści. Tak, tak, tak. I, no, no, i wo, to, że jest. Ja, mi się to strasznie podoba, że on jest jednak takim. Takim e, to prowadzi tak, i w ogóle to jest tak napisane, że, że jest takim totalnie, takim właśnie motylem, wo, tak, tak, taki, taki wolny. To mi strasznie. Y, imponu, Znaczy, jako Matyldzie, no, no poszło, minęło ich życie się rozeszło, ale, ale tak naprawdę tak patrzy na niego z boku i myśli sobie, że jest sobą i niech tak zostanie. No powiesz temu Franciszkowi, czasami François. François. Tak. Siedziałby za to 5 <laughs> lat. Tak, tak. Polecamy Państwu te sceny, ponieważ e, takiej ilości. E, państwo chyba nie widzieli. <śmiech> Polecam. <śmiech> Polecam. E, no to teraz Maja. Czy Elka? Mnie się. Z, myślę, że z perspektywy Elki, ale mm -hmm. też z mojej perspektywy, gdzieś mm -hmm. to jest jakaś taka, taki podziw dla, dla odwagi życia na 100%, takiego mm -hmm. tak intensywnego yy, i niepokornego, Jaki, jakaś taka bezkompromisowość w tej wolności yy, jest super u niego i to jest to, co, yy, a z perspektywy Elki myślę, że ta przestrzeń bliskości, którą oni mają i właśnie to zaufanie, o którym mówiłam, to też... Ale, ale on jest tak intensywny, jest takim zjawiskiem w samym w sobie, że jakby te satelity, czyli my gdzieś wokół niego, że ci ludzie właściwie chcą się jakby wokół niego znajdować. Nie? Że ten blask jakby jego, żeby na nich też trochę no coś w tym jest, e, spłynął. Że z takimi może ludźmi chce być. Taki wentyl ludźmi bezpieczeństwa chce się być. Taki otwiera w sercu. No, że tego szaleństwa no. takiego, do którego. Wie, wiele ludzi jakby ciągnie, ale ludzie tego nie robią z różnych a też, A też myślę, że jak on by się zatrzymał, to by go nie było. Mm -hmm. To, to mm -hmm. też jest no takie pęd, ryzyko. Nie? No właśnie, że, że tak często w życiu jest. Ten serial bardzo szybko został porównywany do Californication, nie. ale uważajcie. To, co mi się w tym podobało, w tych porównaniach, to to, że jest takie dopowiedzenie: tylko mądrzejszy. Okej. Okay. Jak się na to Ja nie lubię jezie. tych porównań strasznie. Ja to jest, nie ja lubię, jest... że musimy robić polskie tak, Stranger Things, tak, tak. polskie Californication, polską euforię. Ja tego nie lubię strasznie, bo to jest kompletnie kompletnie coś innego. Ja bym chciał jeszcze Prędzej chyba z Jakubem trzeba o tym porozmawiać, bo to jest jego opowieść. Aha. Powiedzmy jego, mhm. bo, bo nie wiem, czym się inspirował. Może własnym życiem, może historią wypatrzoną jakąś. Ale nie przypuszczam, że Californication... Ja myślę, że to jest, to jest tak jak wspomnieliśmy tutaj, ta jaśniejsza strona Jakuba Żulczyka. Myślę, że wielu widzów będzie zaskoczonych właśnie, jak... Spod tego pióra może wyjść taka właśnie historia. Nie od parady będzie jeszcze wspomnieć o jednym bardzo ważnym bohaterem, bohaterze tego, a właściwie bohaterce tego serialu, tej opowieści, czyli Warszawie. Jak się wam podoba to miasto? Bo mam nadzieję, że mia miałyście okazję też na, na etapie, jak to wszystko powstawało, zobaczyć kolejne elementy tej układanki, bo to miasto tam gra. Tak, miasto jest tam bohaterem. Tak, ale jest właśnie też takie pokazane, mam wrażenie, wolne. Takie mhm. bardzo szerokie są kadry, świetnie to jest pokazane, jest szybkie miasto, jest pełne takie, ta, takiego światła jak jest to jest Magic Hour, najczęściej. Ja tak przynajmniej mhm. zapamiętałam mhm. po tych dwóch pierwszych odcinkach, które widziałam, mhm. że to jest takie. Otulające miasto, takie trochę mm -hmm. pożerające. To nie jest taka Warszawa, ta drapieżna zmiana. Nie, z, z, zupełnie. Z tego, z ślepnąc od świateł. Tak, to, nie, tak, tak. To, to nie jest ta brudna, narkotyczna, e, mafijna, jakaś taka s, Brudna. Warszawa, tak. Tu jest raczej takie właśnie takie poetyckie to wszystko. Dzieje się jest... wiele, ale tak. Właśnie, jest wiaterek. Jest, jest wiaterek. Je, tak, jest jak w moich ciuchach. Tak, 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 tak. E, bardzo Wam dziękuję za tę opowieść, za tę rozmowę i za to spotkanie. E, tak, Myślę, że być może gdzieś tam czułego będzie łaskotał nos, kiedy, kiedy my rozmawialiśmy. Natomiast chciałbym bardzo jeszcze was prosić o zaproszenie naszych słuchaczy, czyli do oglądania Warszawianki i spotkania z waszymi postaciami. Bardzo serdecznie zapraszamy na, do obejrzenia Warszawianki na Sky Show Time. I, I co, no, i, i, zobaczycie Matyldę i Maję też między innymi, i przygody I Czułego. I dowiecie się, jak się I dogadywać. A, tak, tak. I dowiecie się, jak się dogadywać ze swoimi byłymi i, i ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami, nawet kiedy robicie siarę i prosicie, <laughs> albo nie prosicie, żeby umyli, umyły wam podłogę. Tak. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Film o Zgrani w Chili Z.